Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałem dla Was kilka zasad, kilka metod czy sposobów planowania, prowadzenia swojego treningu, tak żeby jego jakość była lepsza. Osoby, które ze mną trenują, to z pewnością znajdą w tym filmie kilka sposobów, kilka wspólnych cech naszej pracy. Natomiast osoby, które trenują z kimś innym, trenują same, być może znajdą tutaj jakąś inspirację do tego, żeby coś zmienić w swoim treningu, być może coś ulepszyć. Myślę, że film będzie dla każdego coś dobrego, jak to się mówi. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Myślę, że nie będziemy się dzisiaj tutaj nudzić. Dużo fajnej, ciekawej wiedzy, dużo inspiracji i zaczynamy. Lecimy z tematem. Okej. Pierwszy temat, który chciałem poruszyć, to jest taki temat dość mocno dotykany nie tylko pod kątem treningów, ale również pod kątem innych życiowych spraw. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby wyznaczyć sobie cel. Dlaczego trenujemy? Dlaczego chcemy trenować? Co chcemy przez to osiągnąć? Jest to dość ważne. Z pewnością wiele osób tutaj na kanale o tym wie, ale tak pokrótce jeszcze przybliżając temat, wyznaczenie sobie celu powoduje to, że wszystko, co robimy po drodze, nabiera takiego troszkę głębszego sensu. Niezależnie od tego, czy tym celem będzie bieganie maratonów, czy tym celem będzie bieganie na 5 km, czy będzie wiosłowanie przez godzinkę, czy to będzie poprawa zdrowia w perspektywie 2-3 lat, to ten cel będzie bardzo ważny, bo każdy krok, który wykonamy, żeby się do niego zbliżyć, będzie budował naszą motywację taką wewnętrzną i będzie nas po prostu napędzał do dalszej pracy nad sobą. Tak jak mówię, niezależnie od tego, jaki ten cel będzie, czy on będzie taki troszkę większy właśnie pod kątem jakichś osiągnięć, pod kątem jakichś wyników i tak dalej, czy to będzie taki temat bardziej, bym powiedział, zdrowotny, bardziej taki przyziemny, ale będzie on dla nas ważny, to jest też istotne, żeby cel, który sobie wyznaczamy, był dla nas osobiście ważny, żebyśmy po prostu w tym, co robili, znaleźli siebie, żeby po prostu dawało nam to radość, dużo zabawy i budowało też naszą wewnętrzną motywację, takie poczucie naszej wartości. Być może to też jest dla wielu osób bardzo ważne. Mając przed sobą właśnie jakiś cel, dużo łatwiej jest te wszystkie cechy w sobie zbudować. Dużo łatwiej jest prowadzić swój trening, dużo łatwiej jest na ten trening po prostu wstać i pójść, kiedy widzisz, że masz efekt. Jeśli chodzi o wyznaczanie celów, to myślę, że pod kątem treningowym najważniejsze jest to, żeby go mieć, zapamiętać, że on buduje motywację naszą wewnętrzną i jakby droga do tego celu nadaje sens temu, co robimy. I to jest, są takie trzy elementy, które są bardzo ważne jakby w długim terminie, żeby się skupić na treningu, na naszym zdrowiu, bo tak jak wiecie, tutaj na kanale zachęcam Was do trenowania, ale trenowania takiego zdrowotnego, rozsądkowego. Nie każdy musi być sportowcem, nie każdy musi mieć wyniki. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście tak i bardzo, że tak powiem, kibicuję. Natomiast zachęcam przede wszystkim, żeby się ruszać, żeby ten jakiś malutki cel, taki ruchowy, mieć w swojej kieszeni. Lecimy dalej z tematem. Poruszymy sobie teraz tematy takie stricte treningowe. Jak zaplanować swój trening, jak te treningi powinny wyglądać, jakie powinny mieć cechy, żeby po prostu były ciekawe, żebyście mieli fajną przygodę z treningu. No właśnie, jakie cechy powinien mieć
nasz trening. Przede wszystkim on musi być dostosowany do naszych umiejętności. Jeżeli jesteśmy początkujący, jeżeli jesteśmy na etapie nauki, to dostosujmy trening do nauki. Nie porywajmy się na wysokie góry, jeżeli nie przeszliśmy jeszcze przez nasze, że tak powiem, niziny. Jeżeli jeszcze nie ubraliśmy butów, to nie idźmy w góry. Dlatego ważne, żeby każdy dostosował trening do swoich umiejętności. Jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, to oczywiście nie ma problemu, żeby robić treningi zaawansowane. Nawet jest to wskazane mocno. Natomiast dostosowujmy i obciążenia, i objętości, i częstotliwość treningu też, ilość tych jednostek treningowych do naszych umiejętności, do naszego organizmu. Słuchajmy swojego organizmu, co on do nas mówi, jak on reaguje na nasz trening i jak się czuje po treningu. To są też bardzo ważne rzeczy, warto sobie je zapisywać, żeby nam to nie uciekało, bo to gdzieś później w długim terminie daje fajny obraz tego, jak my się zmieniamy, jak nasz organizm się zmienia, jak coraz więcej potrafimy wytrzymywać, coraz więcej znosić, coraz większe ciężary podnosić i zobaczycie, że to jest po prostu ciekawa sprawa. Jeśli chodzi o umiejętności, to też pamiętajmy o tym, żeby przede wszystkim ćwiczyć technikę, że trening techniki, niezależnie czy jesteś początkujący i stawiasz na tą technikę dość mocno, czy jesteś już mocno zaawansowany, to tą technikę zawsze warto ćwiczyć, czy ty wiosłujesz, czy biegasz, czy robisz coś zupełnie innego, to poświęć zawsze troszkę czasu na technikę, żeby po prostu jakość twoich ćwiczeń była większa i żeby twoje mięśnie pracowały coraz lepiej. Kiedyś jeden trener powiedział, że nie ma doskonałości w technice, że technika, jakby doskonałość pewnych ruchów jest nieosiągalna, więc technikę zawsze można szlifować małymi kroczkami do nieosiągalnej perfekcji. Pamiętajmy o tym i starajmy się nie zapominać też o tym elemencie, gdy jesteśmy już na dość dobrym poziomie. Dobrze. Teraz takich 5 elementów chciałem Wam przybliżyć, które będą się wiązać z naszym planem treningowym, też z tym, co robimy dzień po dniu, żeby sobie o tym pamiętać. Tych elementów jest 5, no właściwie można powiedzieć 6. Pierwsza cecha to jest różnorodność i chodzi o to, żeby nasz trening był różnorodny. Co to oznacza? Chodzi o to, że jeżeli specjalizujecie się przykładowo w bieganiu czy w wiosłowaniu na ergometrze, to ważne, żeby stricte trening biegowy był różnorodny. Czyli każda jednostka treningowa osobno była inna. Za chwilę szerzej jakby rozwinę ten temat, przechodząc do kolejnych punktów, ale chodzi właśnie o to, żeby nie robić codziennie tego samego, tylko żeby ten trening codziennie różnił się czymś innym. To też jest bardzo ważne, bo bodźcujemy w ten sposób organizm różnymi, można powiedzieć, strzałami i jeżeli raz potraktujemy go bardziej intensywnie, raz mniej, raz zrobimy dłuższy, raz krótszy trening, to ten organizm naprawdę dostaje kilka takich bodźców i jakby odbudowuje się pod różnymi kątami. To też jest ważne pod kątem celów, ponieważ jeżeli biegamy na wynik, biegamy na jakiś dystans, przykładowo na ten nasz maraton, to wiadomo, że ta różnorodność też będzie inna niż jeżeli będziemy sprinterami,
czy wioślarzami, bo wtedy ta różnorodność będzie troszkę inaczej się objawiać. Tam później dochodzi też jakby specjalizacja, takie właśnie ukierunkowanie pod kątem dystansu, pod kątem dyscypliny i innych takich cech, o których nie musimy tutaj dzisiaj rozmawiać. Być może nagram o tym film w przyszłości. Natomiast ważne, żeby on był zmienny, taki różnorodny i przez tą różnorodność też może się objawiać na przykład to, że jeżeli trenujesz dla zdrowia i lubisz różne aktywności i przychodzi, powiedzmy, piękna wiosna, tak jak mamy teraz za oknem, to idziemy sobie na rower, drugi dzień idziemy biegać, trzeci dzień pada deszcz, idziemy powiosłować, czwarty dzień robimy przykładowo trening siłowy w domu i mieszamy sobie to wszystko, mieszamy, żeby te bodźce były różne, żeby ten organizm reagował na różne rzeczy. Wtedy będzie się fajnie rozwijał, będzie się rozwijał ogólnie pod różnymi kątami i będziemy powiększać swoją sprawność. Także to jest różnorodność treningu, to jest bardzo ważne i tego się po prostu trzeba trzymać bardzo mocno. Myślę, że to jest jedna z takich ważniejszych cech w tym całym naszym dzisiejszym opowiadaniu. Druga sprawa, druga cecha to jest objętość treningowa. To się oczywiście łączy z różnorodnością. Zresztą wszystkie te cechy, o których tutaj mówimy, są ze sobą mocno powiązane i żadna jakby nie występuje gdzieś osobno. Także zawsze trzeba mieć na wszystko tutaj wgląd. Jeśli chodzi o objętość treningową, to też ważne jest, żeby ona się zmieniała. Żebyśmy mieli okresy dłuższej objętości, większej i okresy mniejszej objętości. To za chwilę znów będzie się łączyć z trzecią cechą, którą nazwiemy sobie intensywność, ale objętość ma to do siebie, że też się zmienia. Objętość, czyli czas treningu lub dystans, co też jest poniekąd powiązane z czasem i znów ona będzie inna dla maratończyka, inna będzie dla sprintera, inaczej troszkę będzie ten trening się rozkładał, inna będzie dla osób trenujących, nazwijmy to prozdrowotnie. Ważne, żeby wyznaczyć sobie różne objętości, od treningów krótszych do treningów dłuższych, tak żeby też ten organizm czasami troszkę, jak to się mówi popularnie, przeciągnąć, bo to też jest dobry, mocny bodziec treningowy. I przejdźmy do trzeciej cechy naszych treningów, czyli do intensywności. Oczywiście ona też jest powiązana z pozostałymi cechami. Jak się pewnie domyślacie, możemy mieć treningi bardzo intensywne, treningi submaksymalne i treningi niskiej intensywności, które zazwyczaj związane są ze spokojnym oddechem, ze spokojną pracą. W czasie tych treningów możemy nawet porozmawiać z naszym partnerem, który obok gdzieś ćwiczy, czy ze znajomym. Także wachlarz możliwości znów jest tutaj bardzo duży i znów jest z czego korzystać, jeśli chodzi o dobór jednostek treningowych. Oczywiście intensywność możemy zmierzyć przy pomocy pulsometru, przy pomocy częstości skurczów serca. Natomiast jeżeli nie mamy takiego urządzenia, to tutaj też naszym takim odczuciem własnego ciała też możemy troszkę tutaj sprawdzić sobie intensywność treningu. Jeżeli to jest właśnie trening, który raczej nie wywołuje jakiegoś szybszego oddechu, nie ma dużego zapotrzebowania energetycznego, to raczej są to niskie intensywności treningi. Jeżeli potrzebujemy już się troszkę skupić na tym treningu, troszkę więcej energii w to włożyć, to towarzyszy temu jakiś szybszy oddech troszkę, to mamy średnią intensywność i treningi submaksymalne, bardzo intensywne, często powiązane z dużą szybkością, czy z dużym ciężarem, czy generalnie z dużymi obciążeniami
i mamy przyspieszony oddech, duży wydatek energetyczny, to będą treningi bardzo intensywne. Także też sobie tutaj jesteśmy w stanie jakoś poradzić na zasadzie naszych takich właśnie odczuć naszego ciała. Nawiązując do punktu pierwszego, do różnorodności, ważne, żeby też w naszym treningu takim, powiedzmy, prozdrowotnym tych intensywności, rodzajów było znów dość sporo, żeby znów mieszać tymi intensywnościami, żeby były treningi niskiej intensywności, one rozwijają troszkę inne cechy, żeby były treningi średniej intensywności, treningi dużej intensywności, czy takie nawet submaksymalne, to też bardzo fajnie wpływa na nasz rozwój taki ogólny. Nie bać się od czasu do czasu strzelić sobie kopa, jak to ja mówię. Taki trening na przepalenie się, na mocny oddech bardzo fajnie pobudza nasz układ oddechowy, układ nerwowy, układ krążenia. Bardzo fajnie oczyszcza też nasz organizm dość mocno. Pomimo tego, że jest trudny, ciężki, ale też od czasu do czasu jest wskazany i fajnie, jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań jakichś zdrowotnych, szczególnych, to sobie taki trening zaaplikować. Nie bać się tak samo zrobić intensywnego czy bardzo intensywnego treningu. Jeżeli trenujemy na wynik, na jakieś osiągnięcia, to tutaj znów ważne, żeby to dostosować do rodzaju treningu. Maratończyk prawdopodobnie nie będzie miał treningów bardzo wysokiej intensywności, bo jemu to jest niepotrzebne do niczego. Sprinter z kolei tych treningów będzie miał więcej, bo on musi w krótkim czasie pokonać dystans jak najszybciej, więc on musi swój organizm rozpędzać, można powiedzieć, do granic możliwości. Podobnie jest z wioślarzami. U nas trening ten bardzo wysokiej intensywności to są właśnie te metry finiszowe. Można powiedzieć, druga część dystansu już jest treningiem bardzo wysokiej intensywności. Dlatego ważne jest, że jeżeli ktoś trenuje do zawodów na wiosłach, żeby ten trening pojawiał się może nie bardzo często, ale był obecny również w takich okresach spokojnego, długiego, objętościowego treningu, żeby po prostu nie zapomnieć, że czeka nas też walka z samym sobą na mecie. Generalnie jest to taka troszkę cecha też średniodystansowców, którzy gdzieś tam muszą się napędzić i w dużej intensywności dobiec do mety, taki przedłużony troszkę sprint. Niektórzy się śmieją, że 800 metrów to jest po prostu taki przedłużony sprint, na przykład jeśli chodzi o biegi, więc tutaj te treningi też są jak najbardziej potrzebne. Natomiast do treningów takich właśnie prozdrowotnych od czasu do czasu sobie zaaplikować, nie bać się, tak jak mówię, jeżeli zdrowie na to pozwala, to można sobie taki trening spróbować zrobić. I znów wracając jeszcze do takiej różnorodności, ważne, żebyśmy mieli okresy niskiej intensywności, gdzie ten organizm będzie sobie pracował, nabierał takiej, można powiedzieć, energii, ten układ nasz krążenia będzie się rozbudowywał, będzie nabierał takich cech właśnie potrzebnych do tego, żeby później wejść na wyższy poziom i mieć okresy takiej wzmożonej intensywności, żeby te bodźce znów były różne. To jest też, jeżeli ktoś przygotowuje się do zawodów, to dobrze wie, że często intensywność idzie, powiedzmy, w parze z objętością. Z tym, że nie na zasadzie, że zwiększamy objętość i zwiększamy intensywność, tylko że w zależności od rodzaju startu ta intensywność albo narasta im bliżej startów, albo maleje, albo są okresy większej intensywności, okres regeneracji i znów okres wyższej intensywności
i do tego mamy powiązanie z objętością treningu i wtedy ten trening jest fajny, taki właśnie przygotowujący stricte pod jakiś wyczyn, nazwijmy to, pod jakiś start. Także to jest tutaj, myślę, ciekawy temat do podjęcia. Dla nas ważne jest, żeby znów mieszać intensywnością, mieszać z objętością i żeby to sumarycznie dawało nam pewną różnorodność treningu, bo to będzie nas po prostu rozwijać. Dobrze. I czwarta sprawa to jest powtarzalność. To troszkę się być może w nazewnictwie kłóci z tą naszą różnorodnością, ale już spieszę z wyjaśnieniami. O co chodzi z tym, żeby trening był poniekąd powtarzalny? Chodzi o to, żeby pewne jednostki treningowe powtarzały się co jakiś czas w czasie, w naszym treningu. Dlaczego to jest dobre narzędzie i fajna sprawa? Ponieważ jeżeli wykonujesz przykładowo bieg 30-minutowy, czy wiosłowanie 30-minutowe na początku jakiegoś okresu treningowego i za jakiś czas ten trening powtórzysz, za 3-4 tygodnie na przykład, to możesz wrócić do początku i porównać siebie, jaki zrobiłeś postęp, co się zmieniło przez ten okres i jak twój organizm teraz zareaguje na taki trening. To jest właśnie też to, co mówiłem wcześniej, żeby monitorować siebie, żeby sprawdzać siebie, jak ja reaguję na jakiś trening, jak się męczę, jak się regeneruję i tak dalej. Właśnie takie pewne co jakiś czas powtórzenie wybranej jednostki treningowej spowoduje, że ty zauważysz właśnie te cechy, które się w tobie zmieniają, że przykładowo miesiąc temu 30-minutowy bieg był dla ciebie bardzo trudny, dzisiaj już jest zupełnie inny. Miesiąc temu pół godziny wiosłowania, 15 minut regeneracji po treningu, bo nie mogłem wstać z ergometru. Dzisiaj po pół godziny chodzę, jestem zadowolony, czyli moje treningi dały efekt. Chodzi po prostu o tego typu powtarzalność, żeby po prostu zaobserwować pewne zjawiska, żeby to też był taki bodziec, który powtórzy się, żeby organizm mógł na niego zareagować. Też jest jakby ważna sprawa, żeby organizm zareagował na dany trening, to trzeba go powtórzyć kilka razy, więc jeżeli chcemy zrobić sobie przykładowo te 30 minut, to żeby organizm zaadoptował się do tego bodźca, to trzeba go powtórzyć kilka razy. No to jest też jakby oczywista sprawa, nie tylko jeśli chodzi o trening, ale też właśnie jeśli chodzi o inne tematy. Żeby być czymś dobrym, to trzeba pewne czynności powtarzać. I tak samo w treningu, jeżeli chcemy być czymś dobrym, to trzeba te czynności powtarzać. Ważna jest różnorodność na przestrzeni czasu i żeby w tej przestrzeni znaleźć punkty wspólne, które będą powtarzać się, pewne jednostki, które będą się powtarzać, które będą nas adoptować do pewnego wysiłku. Myślę, że to jest ciekawa sprawa i tutaj polecam właśnie tworzenie notatek, sprawdzanie się, jak ten organizm nasz się zmienia, jak te nasze treningi dają efekt. To jest też taki, można powiedzieć, jeden ze sposobów budowania naszej motywacji. Niby tak oczywisty, ale jednak nie do końca gdzieś zauważany przez wielu zawodników czy wielu trenujących. Nie wracamy po prostu tego, co robiliśmy wcześniej. Nie porównujemy się wstecz, dlatego nie widzimy często postępów, a one rzeczywiście występują. Dlatego ważne jest notowanie, od czasu do czasu powtórzenie pewnych elementów i sprawdzenie, jaka jest reakcja. Też jest bardzo ważne, żeby te powtórzenia były
w miarę podobnych warunkach zrobione. Bo jeżeli zrobimy sobie trening, trzymajmy się tych 30 minut, 30-minutowy 1 maja, później przez cały maj wdrożymy sobie okres intensywnych treningów, to może się okazać, że 1 czerwca ta 30 nam pójdzie gorzej, bo nasz organizm będzie zmęczony, bo będzie mocno zużyty po tym całym maju. Także też tutaj wyciągajmy wnioski z tego, co robimy. Tu właśnie przydaje się trener, który wam powie, że wszystko jest ok. Także czasami zwróćmy na to uwagę, że po okresach większej intensywności nasze wyniki mogą spaść na dół, bo organizm potrzebuje się zregenerować, odbudować i wtedy za jakiś czas będzie ten progres zauważany. To tyle, jeśli chodzi o powtarzalność. Lecimy do kolejnego tematu. Częstotliwość treningu. Jak często trenować, żeby to był fajny efekt, żeby to nie było zbyt często albo zbyt rzadko. Wiemy dobrze, że jeżeli ktoś jest początkujący i rzuci się na głęboką wodę i zacznie trenować kilka razy w tygodniu, 5-6, to może się okazać, że za 2-3 tygodnie organizm odmówi nam posłuszeństwa. Dlatego ważne jest, żeby dostosować ilość treningów do naszych umiejętności. Jeżeli startujesz, to zacznij sobie od 3 treningów w tygodniu, może być 4, tak żebyś zapewnił sobie dzień treningowy i dzień przerwy. Dzień treningowy, 2 dni przerwy. Żeby po prostu ten organizm mógł się wkręcić, mógł poczuć te bodźce i się po prostu do nich powoli adoptować. Z czasem sam zobaczysz, że ten dzień przerwy nie jest ci potrzebny, że możesz sobie dorzucić, więc tutaj się nie martw o to, że robisz czegoś za mało. Jeżeli będziesz miał ochotę, to będziesz wiedział, że możesz sobie dorzucić. I tak samo, jeżeli zaczniesz sobie zbyt często trenować, to może się okazać, że pierwsze 2-3 tygodnie są super, bo pierwszy tydzień masz siły, drugi tydzień idzie wszystko fajnie, trzeci tydzień zaczyna się zmęczenie, czwarty tydzień zaczynają boleć mięśnie i w 5 tygodniu już masz dość. Także też tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę, że organizmy są różne, że każdy jest inny i lepiej wystartować z niższego pułapu i później cieszyć się tym treningiem dłużej, niż zaczynać, jak to się mówi, z grubej rury i potem powiedzieć, że trening jest nie dla mnie, że organizm odmówił posłuszeństwa albo psychicznie po prostu człowiek się zmęczył, bo codziennie musiał trenować, nie miał chwili odpoczynku. Także dobierzmy ilość treningów do siebie, do swoich umiejętności. Fajnie, 4 takie treningi w tygodniu to moim zdaniem jest bardzo fajne podejście, bo mamy zazwyczaj dzień treningowy i dzień przerwy. Wychodzą nam 4 treningi, poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Na przyszły tydzień wychodzą nam 3, wtorek, czwartek, sobota. I jeżeli jest potrzeba, to można te treningi gdzieś przesunąć jeden dzień, zrobić sobie 2 dni przerwy, czy coś takiego. Także myślę, że to jest fajny start. Jeżeli jesteśmy zaawansowani w temacie, no to wtedy już wiemy, że tych treningów potrzebujemy więcej, żeby przygotować się do jakiegoś startu, że potrzebujemy tych treningów. Wtedy tutaj właśnie rolą trenera jest to, żeby tak dobrał trening, żebyś miał jednostki, które cię przygotują do startu, jednostki, w których twój organizm nabierze oddechu i jednostki, na których po prostu zrobisz tą robotę, która zaprocentuje. Także tutaj zaczynajmy raczej spokojnie, a jeżeli jesteśmy zaawansowani, to korzystajmy z wiedzy mądrych trenerów. Takich jest na pewno bardzo dużo. Oni dobrze wiedzą, jak wam poprowadzić trening, żeby było super.
I na koniec szósta sprawa, czyli regeneracja. Jak to się mówi, czasami regeneracja jest ważniejsza od treningu i to oczywiście dużo w tym jest prawdy. Trzeba też mieć na uwadze to, że po treningu czy po intensywnym okresie organizm musi odpocząć. Nie ma innej opcji, nie jesteśmy maszynami. Organizm, każdy ma jakiś swój pakiet energii, jakiś pakiet możliwości, który może wykorzystać. Jeżeli jest mocno wyeksploatowany, jeżeli te mięśnie ćwiczyły długo, intensywnie, przygotowywaliśmy się do jakichś zawodów, do jakichś wyczynów, to musi nastąpić okres regeneracji i musi on być stosowny do tego właśnie, czym się dokładnie zajmowaliśmy. Wiadomo, że u sportowca ta regeneracja będzie inna, u amatora będzie inna, ale ona musi być. I też regeneracją, można powiedzieć, nazwiemy te dni międzytreningowe. Jeżeli trenujemy 4 razy w tygodniu, to mamy 3 dni regeneracji. Natomiast nie chodzi tylko o to, żeby nie pójść na trening, żeby nic nie robić. Chodzi o to, żeby w tym okresie twój organizm odpoczął, żebyś mu dostarczył wszystko to, co on wykorzystał do wykonania treningu czy jakiegoś zadania. Więc jeżeli twój organizm był mocno wyczerpany po treningu, to w okresie regeneracji trzeba mu dostarczyć odpowiedniego jedzenia, odpowiednich składników, być może jakieś suplementy są tutaj wskazane u niektórych, dobrze się wyspać, pewne takie zachowania, to jest po prostu regeneracja jako całość, czyli jakby sposób naszego zachowania między wykonaniem poszczególnych jednostek treningowych. Myślę, że temat też dość obszerny i bardzo, bardzo ważny. Pamiętajmy, żeby nie katować się treningiem, że trening ma być przede wszystkim naszą przyjemnością, naszą taką pozytywną walką z samym sobą. I jeżeli, że tak powiem, nie da się coś z siebie wykrzesać, to nie katujmy się psychicznie, że czegoś nam się nie udało zrobić w czasie treningu, że coś nam nie poszło. Po prostu taki był dzień. Być może właśnie organizm potrzebuje regeneracji, jakiegoś dobrego snu, jakiejś uwagi, jakiegoś dobrego posiłku, żeby nabrać trochę emocji, trochę energii. I to wszystko zacznie się znów kleić. Wiedzmy o tym, że organizm ma swoje gorsze dni, każdy z nas ma gorsze dni, ma swoje lepsze dni i tak samo jak czasami wydaje nam się, że możemy przenosić góry i robić wszystko bardzo dobrze, bardzo dokładnie, być nakręconym takim do pracy, do treningu, do czegokolwiek, to też mamy okresy dołka, gdzie potrzebujemy troszkę więcej właśnie odpoczynku, regeneracji i to jest wszystko naturalne. Nie mierzmy wszystkiego książkowo, mierzmy wszystko, jak to się mówi, swoją miarą, swoim organizmem, słuchajmy się, obserwujmy i to na pewno nas bardzo dużo nauczy, bardzo dużo nas tutaj wspomoże. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że czasami taki dołek trzeba przemóc też mocnym bodźcem. Czasami celowo trenerzy aplikują mocny trening w okresie mocnego zmęczenia, żeby właśnie jeszcze ten organizm pobudzić do pracy. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, to troszkę można powiedzieć, są dwa wyjścia. Albo idziemy odpocząć, albo idziemy na trening, żeby ten organizm dostał bodziec, że ma się brać do roboty. I często, że tak powiem, ten drugi mechanizm jest wykorzystywany w treningu, żeby po prostu zmęczenie przełamywać i zmęczenie przekuwać w coś dobrego, w jakąś właśnie kolejną
energię do zdobycia. Pamiętajmy, że to nie działa też cały czas, tylko od czasu do czasu takie coś można zrobić, a tak to odpoczywajmy, jeżeli potrzeba. Pamiętajmy o dobrym śnie, o dobrym jedzeniu i o takiej higienie codziennego życia. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film. Kto został do końca, to bardzo będę wdzięczny za łapki w górę, za komentarze, za jakieś Wasze inspiracje, jakieś Wasze przemyślenia po tym filmie, jakieś Wasze doświadczenia zostawcie w komentarzu. Myślę, że możemy się tutaj każdy czegoś nauczyć, ponieważ każdy jest, jak wiecie, inny i każdy coś może tutaj wnieść do naszej społeczności, żeby każdy mógł sobie tą wiedzę jakoś poszerzyć, coś znaleźć dla siebie, gdzieś jakieś porównanie. No i cóż, zapraszam Was oczywiście na moją stronę ergotrener.blog. Tam mam dla Was nowości, nowe plany treningowe. Mamy współpracę, możemy sobie tutaj podjąć. Możemy trenować razem, możemy coś fajnego zdziałać. Mogę Was poprowadzić w pewnym kierunku właśnie, ukierunkować na pewne tory. Także zapraszam Was do kontaktu. No i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.